dzieliła ze mną tym opłatkiem, miała w oczach łzy. Widziałem, otarła ukradkiem. Nie wiem, co też mama chciała szepnąć mi do ucha. Bym na meczach nie dał spodni, nauczyciela w szkole słuchał, niedojrzałych jabłek nie jadł, butów tak nie brudził. Nagle słyszę, mama szepcze, bądź dobry dla ludzi. Taka jakaś tutaj jest wiśni, to czereśniowa. Chcemy do tych chwileczkach, czy w tych? O, to jest. Może w tych tak podzielimy. Co? Tak? Troszeczkę? To, tak, rzeczko, troszeczkę. O, no właśnie. Pani Bogusiu, bo kto będzie jechał, no? No właśnie, ja też nie pijąca, ale... Ale po to, żeby nam się... Sałatka była królową świąt, prawda? No, to takie sztandarowe danie. No nie? Mm-hmm. Sałatka jarzynowa. Jasne. Ale był problem zawsze z majonezem. No, właśnie. Wszystko było tylko... Mieliśmy to. Właśnie. To jest ciasłem? Mm-hmm. A byśmy... Sto lat. 100 lat i za... Za święta. Za święta, za to, żeśmy się mogły spotkać. I za nasze polskie tradycje. Tak, więc właśnie. I za lepsze czasy. Za lepsze czasy. Za lepsze czasy. Tak się wstukało, dobre. Cheers. Cheers. 100 lat. Jaka siła. This is good. Ale wiesz, to była taka mądrość ludowa. Faktem był, że byli lekarze, ale kogo było stać na lekarza w tamtych czasach? Każdy, prawda? Się leczy, swoimi sposobami. Także te nasze babcie miały tyle tej mądrości, że wiedziały co do czego i czym.